Obiecałem, że porównamy najnowszego Renault Astrala do Hyundai Tucsona i oto to porównanie. Niestety tym samochodem póki co nie możemy jeździć, bo jesteśmy przed tą taką oficjalną prezentacją dealerską. Auto jeszcze nie jest zarejestrowane, przejedziemy się nim tylko po placu, ale chcieliśmy Wam pokazać, jak pod względem wielkości, jak pod względem obsługi, jak wygląda bagażnik Astrala versus te same cechy w Tucsonie. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. To porównanie pokazuje też nam jeszcze jedną rzecz, o której troszeczkę teraz opowiem, bo w przypadku Hyundai Tucsona mamy hybrydę twardą, 180-konną za około 190 tysięcy. W przypadku Renówki, no to jest topowa wersja, ale w tej chwili nie ma twardej hybrydy, jest tylko miękka hybryda, ona ma 158 koni. Kosztuje podobnie, bo 180 tysięcy złotych, ale jest lepiej wyposażona, bo to jest najwyższa specyfikacja Alpine. Ona jest taka trochę inna w środku, zaraz sobie to zobaczymy. Tu jest tak trochę bardziej stonowane. Duża różnica jest taka, że w przypadku Hyundai mamy napęd na 4 koła. Renówka napędu na 4 koła nie oferuje. W tej hybrydzie najmocniejszej również go nie będzie. Ona ma mieć 200 koni. Tam jest taka ciekawostka, tam będzie silnik R3. No póki co tego nie ma w Polsce. Spalanie, jeśli chodzi o te samochody, jest bardzo zbliżone, bo tutaj producent podaje tak poniżej 7, takie 6-9 mniej więcej. W przypadku tego samochodu, w tej takiej mocnej, najwyższej specyfikacji, najcięższej, mamy 6,5, także jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Przyspieszenie do setki to jest 9 sekund, tu jest 9,7. Gdybyśmy się tu zdecydowali na hybrydę z ośką, to przyspieszenie się robi bardzo, bardzo zbliżone tego samochodu. Według producenta ta wersja z napędem na 4 koła, twarda hybryda, ma 577 litrów bagażnika. Nieraz go Wam pokazywaliśmy, a tak naprawdę chcemy Wam pokazać ten bagażnik. Ten bagażnik, w momencie kiedy kanapę odsuniemy sobie maksymalnie w tamtą stronę, ma 575, także bardzo porównywalnie. Jeżeli się na niego spojrzy, to widać, że jest to też taki bagażnik, który spokojnie pomieści nasze pakunki weekendowo-wakacyjne. No po prostu klasyczny, kompaktowy SUV, który świetnie sprawdzi się jako samochód rodzinny. Dobrze jest usiąść sobie w takim komfortowym wnętrzu, zwłaszcza kiedy ta pogoda, no późno zimowa, bo zima nam się kończy, jest taka, a nie inna. No i to, o czym mówiłem trochę opowiadając o silnikach tych samochodów, czyli fakt, że mamy tutaj taką wersję usportowioną, już mówiliśmy o tym w innym filmie, nie ma już RS-a, jest teraz Alpine, to jest dokładnie Esprit Alpine, która ma na przykład takie oto tutaj piękne fotele ze znaczkiem słynnej, sportowej, francuskiej marki, która oczywiście też należy do koncernu Renault. Przeszycia w drzwiach, drzwi też są wykończone taką przyjemną alkantarą. Fajna niebieska nić na kierownicy. Nie ma tu co prawda napisu Alpine, ale zobaczcie, jaka ta kierownica jest zacna. Tutaj ma alkantarę na dole, ciekawe czemu na dole, czemu u góry nie ma. I tak to wszystko mniej więcej tutaj w środku wygląda. No a jeżeli chodzi o to, co przede mną, no to bardzo przypomina mi to, co już widziałem w Renówce elektrycznej, w Megance, czyli takie cyfrowe zegary, które oczywiście sobie można personalizować. Ale fajne, schludne, z dużym ekranem, ładnie to wygląda. No te przyciski, mimo tego, że nie wyglądają, są to przyciski jak najbardziej prawdziwe. Tutaj możemy sobie zmieniać tryb jazdy, bardzo fajne. No to, co też w Megance było, pewnym problemem, no to jest fakt, że mamy tutaj aż trzy przełączniki od radia, od wycieraczek, no i tak naprawdę programator zmiany biegów. Nie ma tej wajchy tutaj. Tutaj jest taki wielki przesuwany element. Swoją drogą bardzo fajny, bo jak chcecie sobie obsługiwać ten oto tu komputer, to można sobie położyć rękę. Jeszcze jeden fajny gadżet, mimo tego, że to jest przesuwane, to proszę bardzo, można sobie tutaj indukcyjnie ładować telefon. Zacznie się ładować, czy nie? Proszę bardzo, zaczął się ładować. I można sobie ten telefon przesuwać, mimo tego, że się ładuje. Tutaj miejsce na cup holdery. Dwa USB typu C. Ale sobie mocno podgrzałem fotel, muszę sobie zmniejszyć to podgrzewanie. No, obsługa tego ekranu, no, jest taka sobie tak naprawdę. Ale na szczęście niektóre przyciski zostały pozostawione i niektóre opcje można sobie normalnie regulować
prostymi przyciskami, to jest fajne. Zobaczmy jeszcze, jak to sobie, czy to w miarę szybko działa. No, całkiem nieźle, można sobie opór kierownicy wybrać na wysoki, dynamikę pojazdu. Również sobie można wrzucić w sport, komfort wnętrza, można sobie wybierać intensywność oświetlenia i tak dalej. Są tu różne opcje, jeżeli chodzi o oczyszczanie powietrza, no, dużo różnych fajnych rzeczy. Na przykład można sobie włączyć oczyszczacz powietrza. Bardzo to jest zacnie zrobione i fajnie szybko działa. Zobaczmy jeszcze, jak schowek wygląda. Taki dosyć pionowy, ale spokojnie jakieś elementy nam się tam zmieszczą. No i teraz porównajmy sobie to wnętrze z wnętrzem, które znamy doskonale, czyli zapraszam do Hyundai'a Tucson'a. No i teraz Tucson. Tucson ma takie wykończenie, no doskonale znacie tę kabinę, nieraz ją pokazywaliśmy. No jakość materiału wydaje się być taka nieco gorsza. Do tego jest dużo więcej tego piano blacka, który nie jest najlepszy w utrzymaniu, najprostszy. No ale są też oczywiście plusy. No przede wszystkim plusem jest to, że nie ma tutaj tylu wajch z tej strony. Mamy tylko tam od obsługi wycieraczki, zarówno przednich wycieraczek, jak i tylnej. Bardzo proste, logiczne sterowanie z kierownicy. Zegary takie trochę doczepione, ale one są czytelne. Ładnie to wszystko wygląda. Do tego tutaj mamy przyciski do podgrzewania, wentylowania foteli, podgrzewania kierownicy, kamery i systemu parkingowego, więc bardzo, bardzo fajnie. No niestety auto hold, który trzeba za każdym razem włączyć, on nie pamięta o tym, że sobie auto hold tutaj odpalamy. Dwa cup holdery, no i ten programator skrzyni biegów, który się znalazł tutaj. Nie jest to najszybsze urządzenie, ale wydaje mi się, że jest chyba troszeczkę fajniejsze niż to w Renówce. Do tego dwa USB jeszcze starego typu. Myślę, że to jest plus. Indukcyjna ładowarka w takim, a nie innym miejscu też bardzo fajne. No i to, co najmniej mi się podoba w tym samochodzie, czyli sterowanie klimatyzacją, ten panel, który no ciężko jest to trafiać po prostu podczas jazdy. Jeździliśmy tym samochodem i rzeczywiście jest to upierdliwe. Trzeba oderwać wzrok od tego, co się dzieje przed nami i nie jest to fajne. No do tego na przykład, nie wiem, na momencie, kiedy jedziemy sobie do tyłu, kiedy odpalimy kamerę cofania, która teraz jest brudna, no to już sobie radia nie jesteśmy w stanie nastawić. O, jesteśmy. A wczoraj mi odmawiał. O, nie można sobie przełączyć na media. Tego mi nie chciał wczoraj zrobić. Czyli nie wszystkie funkcje są dostępne. Wyłączmy sobie głos, żeby nam tutaj nie rzęził. Zobaczmy, jak wygląda schowek. Pod nieco innym kątem niż w Renówce. Pokażę wam jeszcze fotele. Te fotele są takie zdecydowanie nastawione na komfort. I tak właśnie się w nich siedzi. Nie są takie sportowe jak w tamtym samochodzie. No ale dzięki temu mamy tutaj napęd na cztery koła. Tam jest troszeczkę lepiej wyposażone, lepiej wykończone wnętrze. Ale tutaj możemy mieć ten napęd na cztery koła i przede wszystkim w podobnej cenie wynajmu również twardą hybrydę. O tej twardej hybrydzie sobie trochę powiemy, jak pojedziemy tym samochodem, bo ona naprawdę tutaj daje radę w tym samochodzie. Zapraszam teraz do tyłu. Zaczynamy od Renówki. Przy okazji możecie sobie zobaczyć, bo kanapa, która jest przesuwana, w 2/3 jest przesunięta maksymalnie do tyłu, a w 1/3 jest przesunięta maksymalnie do przodu. Oczywiście można to zniwelować w ten oto sposób. Tak, spokojnie się tutaj mieszczę. Różnica w rozstawie osi między Hyundaiem a Renault jest bardzo, bardzo niewielka. To jest raptem parę milimetrów i zdecydowanie w tym samochodzie jest dużo przestrzeni. Nawet mimo tego, że mam tutaj ten panoramiczny dach, który zawsze trochę ogranicza. Mam przestrzeń nad głową, mam przestrzeń tutaj na kolana. Mimo tego, że jestem dosyć rosłą osobą, a jak sobie rozłożę ten podłokietnik, to on mi tutaj się nie wbija. To też jest fajne. Dwa USB typu C, dwa nawiewy. Przypuszczam, że to będzie kwestia tego, że jestem w tej najwyższej specyfikacji wyposażeniowej i prawdopodobnie te biedniejsze tych USB-C nie będą miały z tyłu. No, bardzo fajnie to wygląda. Również przyjemne materiały z tyłu, jeżeli chodzi o fotele. Także ten samochód oceniamy w tej specyfikacji, oczywiście najwyższej, bardzo, bardzo pozytywnie. No to teraz zobaczmy, ile miejsca jest w Tucsonie. Oczywiście wiemy, ile tam jest miejsca, ale porównajmy to bezpośrednio z tym samochodem. Dla odmiany Hyundai nie ma przesuwanej kanapy, ale ma regulowane oparcie, czyli można mieć w takiej pozycji, no w takiej już nie. Są dwie pozycje dostępne. Tak, dwie czy trzy? Raz, dwa, trzy są. Rozłóżmy sobie ją najbardziej jak się da i zasiądźmy w tym samochodzie. O tak. Jest tutaj minimalnie więcej miejsca na tej wysokości, ale minimalnie. Nie jest to jakoś bardzo odczuwalne. Jest to podobny wielkością samochód do tamtego. Ale na szerokość nie dotykam tego podłokietnika, więc prawdopodobnie jest minimalnie szerszy w środku. Tu również mamy dwa nawiewy, dwa USB starszego typu. To też fajne, bo jednak większość urządzeń jeszcze jest na starszego typu USB. No i przeogromna kabina. Idealny samochód rodzinny, idealny SUV.
kompaktowy. Przejedźmy się. Niestety będziemy mogli się przejechać rynówką tylko po placu, bo jest niezarejestrowana. Tak jak mówiłem, możemy przejechać się tylko po placu, no bo samochód nie jest zarejestrowany, ale jak to mówiłem, cała naprzód. D. I zobaczmy, jak w takim trybie wolnego toczenia się po placu sprawuje się ten samochód. Oczywiście, jak te auta będą zarejestrowane, to pojeździmy sobie Australem, tak żeby coś nieco więcej opowiedzieć o tym, jak on jeździ. No, pierwsze wrażenie jest takie, że bardzo sympatyczny samochód. Chociaż dosyć sztywno jest zestopniowane zawieszenie tutaj, ale być może to jest kwestia tego, że mamy jednak wersję Alpine i jest to dosyć duże koło. O, przyjemne auto. Miękka hybryda sobie gdzieś tam minimalnie prądu i momentu daje, żeby to auto się ładnie toczyło. Tak, dobra widoczność wnętrza, duże lusterka. Wszystkie te rzeczy, które w każdym SUV-ie mamy. Tu się musimy zmieścić między porozbijanymi renówkami. Robimy to bez żadnego problemu. Nawet systemy parkingowe nam nie krzyczą, to też fajne. Jak sobie regulowałem fotel po fotografie, który tu robił zdjęcia, to system zapytał się mnie, czy chcę sobie to zapisać. Więc jest tutaj dużo różnych możliwości, których kiedyś w tych samochodach Renault nie było. No bo gdzie tam pamięć foteli? No. Być może jakieś tam safrane, bardzo wypasione z V6-kami to kiedyś miały, ale takie auta Renault, którym jeździliśmy na co dzień, nigdy takich gadżetów nie miały. No, dużo więcej to sobie tutaj nie pojeździmy tym 158-konnym Australem. Niestety nie możemy, ale jest całkiem, całkiem przyjemnym samochodem. Teraz przez chwilę pojadę, może w tych samych warunkach, żeby już nie kombinować. O, teraz sobie pięknie zgasło. Żeby już nie kombinować Hyundaiem, pojedziemy też po placu. O, i zobaczymy, jak Hyundai jeździ po placu. Tego jeszcze nie robiliśmy w naszych testach. No to możemy się przejechać. Po placu się przejedziemy. Chyba jeszcze taką twardą hybrydą Hyundai nie jeździliśmy. Trochę sobie ją tak naprawdę pojeździliśmy i no, ładnie potrafi sobie korzystać z tej baterii. W ogóle praktycznie cały czas ma połóweczkę. Bardzo rzadko ona spada poniżej połóweczki, czyli szybko odzyskuje. No i tak wczoraj cały jeden most warszawski przejechałem, taki dosyć długi. Most północny, przyjechałem w elektryku jadąc 70 na godzinę, co prawda było z wiatrem. Dzisiaj kolega pół Wisłostrady przejechał cały czas jadąc elektrycznym, tylko elektrycznym silnikiem, to się wtedy zapala takie ładne FV, w tym momencie nam się nie zapaliło, odpalił nam się silnik spalinowy. Co ciekawe, no spalanie nam całkiem znośne wyszło, bo w mieście pokazywało nam 6,9, jak na gabaryt tego samochodu i na warszawskie korki poranne jest całkiem dobrym rezultatem. Podoba mi się to, że nie mam tutaj trzech wajch, mam tylko jedną i te wycieraczki potrafię sobie włączyć od razu. Również bez żadnego problemu, oczywiście się mieszczę. To jest mega porównywalny samochód, jeżeli chodzi o gabaryty, do tego, którym jeździłem wcześniej. Pięknie mi tutaj grzeje ręce, podgrzewana kierownica. To jest fajne, że Hyundai wprowadzał takie rzeczy do tych samochodów, które są popularne i można mieć też właściwie w każdym samochodzie, a inni producenci poszli za tym i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Zwłaszcza w takie nieprzyjemne dni jak dzisiaj. O, i teraz już sobie lecimy w trybie EV. I zobaczcie. Bez najmniejszego problemu się w nim przemieszczamy. Już nie, ale przez chwilę był. Myślę, że Hyundai zrobił bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi o te hybrydy, że jesteśmy na poziomie Toyoty. A no, co by nie mówić, Toyota jest jednak chyba najlepszym producentem. Inaczej. Hybrydy Toyoty są chyba najlepszymi hybrydami, jakie można mieć. One są bardzo oszczędne, bardzo fajnie jeżdżą i Hyundai zdecydowanie tutaj Toyota goni pod tym względem. No ale my oczywiście porównujemy go dzisiaj do Renówki, która była miękką hybrydą. Być może będzie ta twarda hybryda. No tutaj podstawowym plusem tego samochodu w porównaniu z tamtym jest to, że mamy napęd na 4 koła, czyli w takich zimowych warunkach, jak pojedziemy w góry, sobie spokojnie tym autem poradzimy. W Renówce tego nie będzie. Prawdopodobnie będzie tylna oś skrętna, ale na razie jej nie ma. Który bym samochód z tych dwóch wybrał? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie tym drugim musiałbym sobie trochę więcej pojeździć, bo tym dość dużo jeździłem i odpowiada mi, zwłaszcza w takiej wersji hybrydowej jak ta. Oczywiście cena nie jest niska, bo dochodzimy tu prawie do 200 tysięcy złotych, podobnie jak w tamtym aucie. No ale jak sobie to rozłożycie na raty leasingowe albo wynajmiecie taki samochód u nas, to te opłaty są zdecydowanie mniejsze.
Pod filmem tradycyjnie linki do jednej i do drugiej oferty. Serdecznie zapraszam. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.